W 2021 roku przebyliśmy tysiące kilometrów. Dotarliśmy do wszystkich województw. Odbyliśmy wiele podróży z klimatem i z pasją. Każda pozostanie w naszej pamięci z wielu powodów. Nie tylko ze względu na takie widoki, ale przede wszystkim dzięki bohaterom, których poznaliśmy na swojej drodze i przeżyciom, doświadczeniom, jakimi się z nami podzielili. Marysia na jednej z najwyżej położonych bacówek w Polsce, a konkretnie w Ochotnicy Górnej u Jarka Buczka, starała się nauczyć doić zwierzęta. Nauka zaczęła się od dojenia kozy. Etosz. Przeciera się. No i po prostu doisz to spokojnie, naciskając. Ważne, żeby to było złote. Tak, ja ci ją przytrzymuję, bo to na pierwszy raz to jest. Za później przejdziemy do łowcy. Nie mogę znaleźć. No, o, jest. Dobrze. Ale cieplutkie. No. Ciągnę. Jest, tak. Pierwsze. No. Ale tylko z jednego. Idzie z drugiego. O, chyba i już. Nawet jak jest ora, to... Dobra, dodaję. Finito. Tak. Dziękuję. No, na pierwszy raz i tak dobrze. O, wracaj. Tak, dobra, pójdź, bo to się nie doi. Potem jednak było coraz trudniej. Ogon trzeba przerzuć na bok, tak. O, tak. Mhm. Dobra. Tam masz? Nie. Tam masz dwa, od spodu, popatrz. Ręką sobie opatrz, o ręką sobie opatrz. Widzę jedną. O ręką. To masz nie wymiej, no się nazywa skorot. Popatrz, nie. Skorot. Jest? Nie. No malutkie są, nie jak koza. To co malutkie, mhm, takie szczyki. Kurde, tylko szczyki wystarczy. Malutkie takie. Jedno, nie. No nie ma? Nie. Dobra. Mimo tego, że nie wszystko kończyło się udanymi próbami, ekipa z Klimatem i z Pasją wielokrotnie przekonała się, że warto podróżować szlakiem miejsc i ludzi działających z pasją. Powiem szczerze, że praca Basy jest bardzo trudna. Ja byłam tylko jego pomocnikiem, a jestem bardzo zmęczona, ale też bardzo szczęśliwa, bo zobaczcie, jeśli się ma takie widoki, takie czyste powietrze i słońce, które głaszcze twarz, to jest taka zapłata, że warto się napracować. Nowe doświadczenia na dojeniu owiec się jednak nie skończyły. Marysia szlifowała na przykład swój kowalski warsztat u śląskiego mistrza kowalstwa Piotra Farbowskiego. I w to. O, dobrze? Dobrze, teraz już lepiej. I teraz jo. Trafiła. Brawo. Uczestniczyliśmy także w zbiorach kapusty w gospodarstwie Schneiderów w Dolinie Baryczy, które specjalizuje się w kiszonkach. Uwaga, gotowa? Gotowa. Jest. Druga. Tworzymy zgrany team. No, naprawdę świetnie nam dojdzie. I uwaga, teraz taka cięższa. Mamy to! Z kamerą odwiedziliśmy również pracownię projektantki mody Beaty Bojdy, której kolekcje stworzone wraz z koronczarkami z Koniakowa, a także Etno będą prezentowane w styczniu podczas targów Expo w Dubaju. Marysiu, pięknie wyglądasz. Mam nadzieję, że tkanina i fason podoba ci się. To jest właśnie to, co powstało do Dubaju. Oczywiście to jest taki trochę uproszczony krój, natomiast tkanina ta sama. Także słuchaj, zaraz zrobię królową, taką etnokrólową, więc zacznę sobie od kołnierza. Ale królowa musi mieć korale, etnokrólowa. Jest bogata, czyli dużo, dużo, dużo wszystkiego. Więc tutaj masz takie góralskie korale. Takie jak noszą nasze tutaj dziewczyny, które mieszkają nieopodal. Moje etno kobiety często mają właśnie czerwone usta, jak te korale, które są na szyi. Zaraz namalujemy, bo każda śląska dziewczyna to zdrowa dziewczyna, a jak zdrowa, to rumiana. Maria Korona. Korona do twojej sukni pasująca. Dobra, jeszcze to ci tu poprawię trochę,
To wszystko było równiutkie. Powiem tobie, że czuję się wspaniale. No, mam nadzieję, bo wyglądasz wspaniale. Z kamerą odwiedziliśmy cudowne miejsca, które stały się domem i miejscem do prowadzenia nowej działalności dla ludzi, którzy chcieli uciec z dala od miejskiego zgiełku. Tak było choćby z Moniką Tomaszewską, która nad Wisłokiem w województwie podkarpackim prowadzi nie tylko agroturystykę, ale także spółdzielnię. Jak zaczęliśmy przyjmować gości, to karmiąc ich chcieliśmy mieć jak najwięcej swoich produktów i dalej z roku na rok tych produktów przybywało, nam brakowało sił, więc otworzyliśmy spółdzielnię socjalną, również założyliśmy, żeby ktoś mógł nam pomagać w tej działalności. Czujesz, że znalazłaś takie docelowe miejsce na ziemi tutaj? Szczęście, że wsiąknęłaś w tą społeczność? Na pewno gdybyś zapytała mnie o to 10 czy 15 lat temu, odpowiedziałabym zupełnie inaczej, ale teraz tak, czuję, że tego potrzebowałam, że jakby moja przeprowadzka nie była przypadkowa, że znalazłam się tu z jakiejś przyczyny, coś mnie męczyło w poprzednim życiu i tu jestem i tak, bardzo sobie cenię to życie. Gościliśmy również u państwa Tuniewiczów, którzy rzucili pracę w korporacji i prowadzą w Bieszczadach pensjonat. Po 15 latach to jest takie miejsce pana na ziemi? Myślę, że tak, ponieważ no, przez wiele lat razem z żoną pracowaliśmy w korporacjach, byliśmy korpoludkami, no i przyszedł moment, kiedy trzeba było podjąć decyzję, czy nadal być prezesem, bo młodzi z tyłu jak te wilki czatują na stanowisko w zarządzie, czy pomyśleć o sobie, o swoim życiu, o tym, żeby pasja stała się też i w pewnym sensie zawodem. No i podjęliśmy taką decyzję. Myślę, że drugi raz też bym taką decyzję podjął. W programie pokazywaliśmy także osoby, które niespodziewanie, z dala od miasta, znaleźli inny niż dotychczasowy sposób na życie. Tak było między innymi w przypadku Roberta Beściaka z jednej z małopolskich winnic. Jaka jest twoja historia w tym miejscu? Moja historia no jest troszeczkę zabawna, bo tak naprawdę ja zakupiłem pierwszy kawałek ziemi, pierwszy hektar ziemi po to, aby się odstresować, aby to tak zwany miał być projekt plaża, czyli tak naprawdę mieliśmy wyrównać tutaj, taki zrobić, uporządkować staw, nad którym ja miałem siedzieć i łowić ryby i nic już nie robić, czyli mieć taki chill out i tak sobie odpoczywać. No ale tak jak można tutaj zobaczyć, tego terenu troszeczkę tutaj jest, no hektar, pierwszy kawałek hektar terenu, to jednak no, dla mnie ogrom i oprócz stawu, no, z resztą terenu coś trzeba było robić. Jesteśmy w tym momencie no, jakieś 300 metrów nad poziomem morza. Do Dunajca mamy 100 metrów różnicy wysokości, południowy stok. Ja mówię do żony, może byśmy założyli winnicę. Ona mówi, gdzie w Polsce winnicę? I tak od słowa do słowa i założyliśmy pierwszy kawałek w winnicy w 2010 roku i tak już 11 lat bawimy się z tym. A ja się tak śmieję, że ten projekt plaża coś poszło nie tak i coś nie wyszło, ponieważ teraz mamy od groma pracy. Odwiedziliśmy również Katarzynę Kaczmarek, która kupiła na kujawsko-pomorskiej wsi ponad 100-letni dom, który teraz remontuje, a bez którego nie wyobraża już sobie życia. Czujesz się tutaj szczęśliwa, wychodzisz na łąkę, oddychasz, patrzysz, co sobie wtedy myślisz? O Jezu, o czym ja nie myślę właśnie, o to chodzi, że o czym ja nie myślę. To jest właśnie cudowne w takich miejscach, mi się wydaje, że taki totalny powrót faktycznie do takich korzeni, do tego, żeby właśnie nie za wiele myśleć, dużo robić. Co najbardziej kochasz w tym miejscu? Chyba nie jestem w stanie wymienić tak konkretnej rzeczy, więc powiem tak już naprawdę, no wszystko, a najbardziej wbrew pozorom tutaj społeczność i to życie, takie towarzyskie.
Ono w ogóle tak rozkwitło w moim życiu, ale to jest niebywałe. Jak ktoś mi mówi, że na wsi jest nuda, to w ogóle nie wie, o czym mówi. Naprawdę. W mieście to się ludzie nudzą, tak naprawdę. No i przyroda, kontakt z naturą, to tak drugie miejsce na pewno. Życie skierowało na inne tory, na lubuską wieś, także małżeństwo państwa Kasperskich. Przypuszczałaś kiedyś, że twoje życie zatoczy koło i z miasta trafisz znowu na wieś, którą tak kochałaś zawsze? Nie, zupełnie nie. To w ogóle nie było w moich planach, ale cieszę się, że tak się stało, bo to jest jednak powrót do, myślę, prawdziwego życia. Kontakt z naturą, z ziemią, z przyrodą. To jest to, czego człowiek naprawdę potrzebuje. Mieszkanie w mieście z różnych przyczyn czasami jest konieczne po prostu. Również ze względu na pracę czy jakieś sytuacje życiowe, ale jeżeli jest taka możliwość, że można mieszkać na wsi i cieszyć się tą przyrodą na co dzień, to uważam, że to jest pełnia szczęścia. W programie pokazywaliśmy także pasjonatów, którzy na wsi tworzą niezwykłe miejsca. Jan Kłodziński założył w Borach Tucholskich wioskę indiańską. Jak to się stało, że w powiecie tucholskim powstało Muzeum Indian Ameryki Północnej? To wszystko za przyczyną Satoka, Indianina, który z matki Polki przybył właśnie do Tucholi, do nas. Zamieszkał w Gdańsku po wojnie, nie mógł wrócić do Kanady, a tu jego żona pochodziła z Tucholi, przyjeżdżała do swoich zabudowań rodzinnych, a on nie umiał w domu posiedzieć tutaj. Znalazł zakątek nad brdą, przywiózł namiot tipi, swoje kanu i tu biwakował. Czy pan jako chłopiec poznał go? Tak, miałem 13 lat, zrywałem tu orzechy do ciastek na gwiazdkę, żeby były. Zauważyłem namiot, mówili, że to jakaś subkultura, jakiś hippies, a się okazało, że to jest namiot mojego autora książki, którą rok wcześniej przeczytałem. Tą książką była Ziemia Słonych Skał. Zafascynował się pan tym człowiekiem? Oczywiście, pozostałe dni wakacji to była wielka przygoda. Nauczył nas strzelania z łuku. Rzucał to machawkiem do klocka, który miał przywiązany do drzewa, opowiadał swoją historię. Podróże z klimatem i z pasją wiodły nas również do pięknych ogrodów. Ten ogród to jest twoja oaza spokoju? Tak, ten ogród to jest moje dobro, to jest mój spokój, to jest mój azyl, to jest moje wszystko. Dbasz o to, żeby ogród był uprawiany w sposób ekologiczny i żeby w ogóle sprzyjał temu, co dookoła, był w symbiozie z naturą. Przede wszystkim ma to być ogród ekologiczny, nie używam żadnej chemii od wielu, wielu lat, zgodny z naturą. Idziemy piękną alejką. Co jest na końcu tej alejki? Idziemy do naszego garden roomu, idziemy do pokoju, który letnią porą służy za pokój, który wynajmujemy, szczególnie parom. W tej chwili jest tutaj wystawa. Miesiąc temu mieliśmy organizowany plener malarski, a prace poplenerowe wiszą w domu. Idziemy do naszego... Wow! Jak tu pięknie, naprawdę. Jesteśmy w garden roomie, tak. Tu organizujemy letnie przyjęcia w stylu slow food, czyli takie niezobowiązujące, powolne. Wyrzucamy tutaj masę poduszek, dywany wtedy, kiedy są goście, żeby można było sobie tak pięknie sobie być. Okazuje się, że czasami życie zatacza koło i wracamy do miejsca, w którym się urodziliśmy i wychowaliśmy, by odkryć je na nowo. Tak było w przypadku Aliny i Jacka Krawiszów z Gzina, którzy po latach pobytu za granicą prowadzą teraz gospodarstwo agroturystyczne. Można powiedzieć, że tutaj właściwie można zaznać hortiterapii, aromaterapii, po prostu odpoczywać. Mam dużo naszych własnych ziół, dużo kwiatów, gdzie na kwiatach żerują właśnie pszczoły głównie. No i samo zdrowie, można się wyciszyć. Często nasi goście tak pierwszy dzień, widzę te zmiany, jak pierwszy dzień przyjeżdżają, są w takim pędzie, a już drugi, trzeci dzień to już tacy są inni, tacy jak kot leniwy taki, który się przeciąga nam na słońcu. Także to jest ten całkiem inny klimat wsi. W Tyliczu przekonaliśmy się także, że przy niemałym wysiłku i dużej wyobraźni można z małej agroturystyki stworzyć duży pensjonat dla rodzin z dziećmi. Jakie państwo macie atrakcje dla gości, którzy tutaj przyjeżdżają? Przede wszystkim nasi goście to rodziny.
Także pod kątem rodzin przygotowaliśmy wszystko. Jest pokój zabaw, są piłkarzyki, klocki. Przy jadalni mamy mały kącik w momencie, kiedy kończą dzieci, żeby można je zatrzymać, nie trzeba było biegać gdzieś daleko po piętrach. Także to są te miejsca, które tworzą atmosferę rodzinną, ale też oprócz tego w pakiecie przygotowaliśmy sporo spotkań takich rodzinnych. Między innymi są to spotkania, które odbywają się w środku, ale tych chcemy mieć jak najmniej. Generalnie opieramy się o te osoby, które gdzieś tutaj wokół też działają, żeby również wesprzeć takich małych, lokalnych przedsiębiorców. Można także zastanemu miejscu nadać zupełnie inny wymiar. Agnieszka Andruszewska w Woli Różanieckiej nadała gospodarstwu rybackiemu nowe oblicze. Teraz funkcjonuje tu nie tylko glampingowe Eldorado, ale także restauracja. Skąd pomysł na to, żeby założyć takie nietypowe gospodarstwo rybackie? Gospodarstwo rybackie? W zasadzie to pomysł na to, żeby to było takie nietypowe gospodarstwo rybackie, czyli produkujące tylko i wyłącznie rybę, powstał w 2015 roku. Postanowiliśmy się zająć tym gospodarstwem, ja z moim mężem i z naszymi kuzynami wspólnie. Stwierdziliśmy, że potencjał karpia jest ogromny. I nie należy się ograniczać tylko i wyłącznie do sezonu zimowego, czyli grudniowego, kiedy to odławia się karpia i sprzedaje się go w dużych ilościach za jednym razem całą produkcję. Postanowiliśmy tego karpia trochę poprzerabiać. Urodził się pomysł wkładania karpia do słoiczków. A druga rzecz to są cztery stawy, czyli miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy. Stwierdziliśmy, że w lecie w zasadzie też w gospodarstwie niewiele się dzieje, poza tym, że się intensywnie dokarmia rybę zbożem. Postanowiliśmy spróbować też wykorzystać ten czas, żeby zdywersyfikować naszą działalność. No i otworzyliśmy letnią restaurację. Wielokrotnie przekonywaliśmy się, że nie ma gotowej recepty na szczęście, a jest ono tam, gdzie właśnie jesteśmy my, w miejscu, które wybierzemy do życia. Wystarczy dać sobie szansę na zmianę. Górni zamieszkali na szczycie gór. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? W zasadzie to powinnam zacząć od tego, dlaczego tutaj jesteśmy. Przeprowadziliśmy się w 2013 z Bieszczad, a jesteśmy tutaj dlatego, że przywieźliśmy ten oto wóz tutaj, który stoi u nas na werandzie. Właśnie z Ochotnicy, kilka lat wcześniej, kiedy jeszcze nie mieliśmy planów takich związanych z wyprowadzką z Bieszczad, bo bardzo chcieliśmy tam być. Ale jak zaczęliśmy szukać jakiegoś nowego miejsca na ziemi, gdzieś wysoko w górach, bo zawsze o tym marzyłam, to okazało się, że jest takie miejsce jak Ochotnica Górna, którą poznaliśmy właśnie te kilka lat wstecz, wcześniej. I dzięki temu znalazłam ogłoszenie, które po prostu wiedziałam, że to będzie na pewno to miejsce. Początki pewnie nie były łatwe. Tak, początki były straszne. Zamieszkaliśmy tutaj w maju, więc teoretycznie powinno być już bardzo fajnie, ciepło i w ogóle super. 20 maja opuszczaliśmy Bieszczady i przyjechaliśmy w Gorce z całym swoim dobytkiem. Jechaliśmy na kilka samochodów, przyjaciele nam pomogli to wszystko przywieźć. Było tego sporo. No i słuchajcie, okazało się, że wjeżdżamy tutaj, jest jeszcze piękna pogoda, po czym następnego dnia już wiesz, wszystko się krzaczy i jest zimno. W nocy jest 0 stopni. Mieszkaliśmy tutaj, ale w ogóle tutaj wyglądało zupełnie inaczej. Była to stodoła, gdzie były bardzo duże przerwy między deskami. Dzieciaki spały w odzieży termicznej, my tak samo, w dresach, w kurtkach, w czapkach. I mieliśmy rozstawione namioty, żeby nam było ciepło. Kąpaliśmy się w wanience takiej przy kozie, która nas dogrzewała. No ale słuchaj, no czego się nie zrobi dla takiego życia w takim miejscu. Odwiedziliśmy wiele pasjonujących miejsc, w których kultywowana jest historia i tradycja wsi. Takich jak skansen w Kłupce. W tej chacie jest bardzo przestronnie, ale jeśli mieszkało tutaj sporo osób, mogło być ciasno. Ile pokoleń zazwyczaj mieszkało w takiej chłopskiej chacie? Tutaj w tej chałupie, zgodnie z aranżacją, zamieszkują trzy pokolenia. Dziadkowie, którzy zajmują tak zwane mieszkanie deputatowe, rodzice i dużo dzieci, bowiem rodziny były wielodzietne. Jak wyglądało typowe wyposażenie takiego domu? Czego nie mogło zabraknąć? Oczywiście najważniejszą częścią izby kuchennej było palenisko otwarte, osłonięte kapturem wraz z wejściem do pieca chlebowego. Było to serce izby. Na palenisku rozpalano ogień, który ogrzewał jej wnętrze, oświetlał ją, ale również było to miejsce gotowania ciepłych potraw. I wewnątrz głęboki piec chlebowy, bowiem chleb wypiekano dawniej
właśnie w chałupie, tak? Nie kupowano w sklepie czy w piekarni, tylko gospodyni własnoręcznie wypiekała chleb. To musiało tu pięknie pachnieć. Tak. Wiele odwiedzonych przez nas miejsc zachwyca pięknem, klimatem i pasją, a także produktami regionalnymi. Tak było również w Beskidzie Wyspowym i w krainie Suski Sechlońskiej. Jak tu pięknie, klimatycznie, kocha Pani taki klimat suszarniany. Wychowała się Pani w tego typu miejscu? Ten klimat i taka suszarnia jest związana z moim dzieciństwem i pierwsze wspomnienie, jakie mam, to właśnie smak lekko umędzonej śliwy, taki powidłowy, słodki. Oczywiście dym, no i światło, które szparami z suszarni wchodziło do środka. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo romantyczne. Jest tu wyjątkowo ciepło, czyli jak jesienią się suszyło na zewnątrz chłodek, a tutaj bardzo przyjemnie. Tak, i nie wiem, czy Pani to poczuła, że właśnie to ciepło czujemy tak od pleców. Dokładnie. Bo największą tajemnicą Suski Sechlańskiej jest właśnie typ suszarni. Trafialiśmy do miejsc na wsi, gdzie świadomie przeprowadzały się mieszczuchy, ale także tam, gdzie mieszkańcy wsi kontynuują życie na terenach wiejskich, bo nie wyobrażają sobie bez nich życia. Tak było w przypadku Ewy Żuchowicz, prowadzącej w województwie podkarpackim gospodarstwo agroturystyczne ze stadniną koni. Ewo, zawsze wiedziałaś, że będziesz mieszkać daleko od miejskiego zgiełku? Zawsze miałam takie marzenie, żeby mieszkać z daleka od zgiełku. Jednak ta przyroda przyciągała mnie od dziecka. Jaka jest Twoja historia w tym miejscu? Może zacznę od tego, od historii miejsca. Kiedyś był to rzeczywiście duży majątek. Później, przed wojną oczywiście, przed wojną w latach 30. jeszcze mamy takie stare zdjęcie udokumentowane. Później oczywiście Państwowe Gospodarstwa Rolne, a w tej chwili no już jako własność prywatna. Więc to miejsce udało nam się zakupić w latach 90. i doprowadzić go do tego wyglądu obecnego, do tego stanu. No i jakby spełniać swoje marzenia w tym miejscu. Pamiętasz ten moment, jak pierwszy raz zobaczyłaś to miejsce? Pomyślałaś sobie wtedy, mogę tu zostać na zawsze? Chciałabym właśnie zostać tu na zawsze. Pomyślałam, że to jest miejsce mojego życia. To jest to miejsce, ta zieleń, to piękno, ta przyroda, którą ja chciałabym widzieć budząc się. Odwiedzaliśmy także tych, dla których miłość do ziemi, małej ojczyzny jest bardzo ważna. Co Pani tutaj najbardziej kocha? Mówiła Pani tutaj o tym widoku. Wie Pani, to jest mój dom rodzinny. Wzruszyłam się. Więc dla mnie jest to bardzo ważne. Dzisiaj może jest to tak trochę postrzegane. Może to nie jest na topie, że ktoś jest przywiązany do miejsca, że kocha ten region. To jest piękne. A ja jestem chyba staromodna. Ja też się wzruszyłam. Jak widać, podczas całorocznych podróży po Polsce nie brakowało przygód, nowych miejsc i bohaterów, regionalnych i lokalnych smaków, ale także wzruszeń. Za wszystko to serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia w drodze. A jak turyści reagują na taką... Jeszcze raz. Ja się pan wyśmieje teraz. Bez min, bo będzie widać. Wszystko okej? A moje włosy ładne? Tak, wszystko w porządku.